Dzień dobry Państwu. Serdecznie witamy w studio PPTV w ramach serii programów Nasza Przyszłość. W studio gościmy dzisiaj współgospodarza i mojego partnera biznesowego, kolegę Piotra Sikorę. Dobry wieczór. A ja mam przyjemność rozpoczęcia z Państwem i z Piotrem kolejnego cyklu dywagacji, takich trochę ewolucyjno-życiowych. Czyli wszystko jest jednym, jedno jest wszystkim, tak, jakby powiedział filozof. Tak, no ostatnio męczyliśmy się trochę, a razem wspólnie też ten temat jednostki, o roli jednostki w społeczeństwie, czy społeczeństwo w życiu jednostki. Sięgnęliśmy do tradycji Matki Komuny z towarzyszem Broniewskim i udało nam się zakończyć rozważania praktycznie w punkcie, gdzie okazało się konieczna dalsza dyskusja. Zgadza się, ponieważ zakończyliśmy mniej czy bardziej w temacie sensu naszego bytu na niebieskiej planecie. No tak, no i tutaj mieliśmy jakieś takie światopoglądowe dywagacje. Wspomnieliśmy odbiorcom, zdaje się, że kto się nie załapał na reinkarnację w Wielki Piątek z dość dobrze udokumentowanymi korzeniami tego typu filozoficznego podejścia na terenie Europy Zachodniej, zwłaszcza kultury niemieckojęzycznej, to ma jeszcze pewne okno czasowe do możliwości zrealizowania się do święta Wszystkich Świętych. Ale no, jest to ciekawy temat dla nas, który jest taki wyjątkowo frapujący, jest, czego my tak naprawdę wszyscy szukamy na tej planecie. Czy to jest tylko posłannictwo duszy, no i nie samym chlebem człowiek żyje, tak? Zazwyczaj jeszcze mediami. Tak, mediami. Chociaż gdzieś jeden z redaktorów przysłał mi bardzo ciekawy tekst, który mnie troszkę uwrażliwił na tą tematykę z punktu widzenia specyfiki dietetyki polskiej. I tekst miał następująco. Człowiek nie żyje po to, żeby jeść, ale je po to, żeby nie pić na pusty żołądek. Okej. Okay. Głęboko filozoficzne. Głęboko filozoficzne, wbrew pozorom. I, że tak powiem, zgodne z mediami, no. Zgodne nie z powiem. Nie powiesz, tak? No, ten kult konsumpcji jest jednym z elementów tych mediów i w tej chwili, co prawda, podobno troszkę osłabł, jako że no, ceny się trochę zmieniły w ciągu minionych 2 lat. Tak jakoś to ludzi przytłumiło. Ja myślę, że przyhamowało. Bo przy tej delikatnej zmianie cen, która nastąpiła w ciągu ostatnich 2 lat, myślę, że standard życia pogorszył się luźno o 30-40%, co jest naturalnie zjawiskiem z jednej strony może nadal niepokojącym, ale na pewno zjawiskiem, że tak powiem, odciągającym od sklepu, czyli przyciągającym jeszcze bardziej do mediów. No, różnie można na to spojrzeć. Z tego, co mi kiedyś na jakimś szkoleniu uczono, w planowaniu chociażby aspektów gospodarczych, powiedzmy, medycyny lekarza jako samodzielnego pracownika istoty zdrowia. No, po polsku byłoby służby zdrowia, my tu mamy istotę zdrowia w Niemczech. Lekarza jako firmy. Lekarza jako firmy jednoosobowej, przynajmniej z punktu widzenia tych drobnych placówek usługowych, to wspomniano mi, iż przykładowo spadek dochodu rzędu 5% prowadzi niemalże automatycznie do obniżenia się możliwości likwidacyjnych, czyli operowania gotówką rzędu 20%. Czyli jeżeli się zastanowimy nad sytuacją klasy średniej w Niemczech, już nie mówię tylko o gastronomii, to historie ostatnich 2 lat z pewnością uderzyły bardzo mocno wiele drobnych zakładów, chociażby sam fakt polecania nam jako lekarzom zainteresowania się siłami roboczymi w zakresie branży hotelarstwa, gdzie wspomniano, skoro kasy już i tak nie płacą tego, co niby miały, czy to kiedyś tam było uzgodnione, no to w tym momencie też nie macie aż takich roszczeń do zaopatrzenia pacjenta, jak to było jeszcze do roku 2018, czyli kiedyś mieliście zagwarantować mu leczenie, a teraz pierwsza linia kontaktu już nie musi leczyć, tylko wystarczy zaopatrzyć, czyli te siły, personel średni to już nie musi być taki fachowy, tylko wystarczy zaopatrzyć się w serwis różnego typu, czerpiąc w miarę możliwości z wolnych mocy przerobowej, jakbyśmy to powiedzieli. Czyli z fachowego wykształcenia przechodzimy na
czystą komunikację serwisowania. Tak, tak, tak mniej więcej to zostało nam przedstawione. Tym bardziej, że wspomina się, iż ten postęp techniczny idzie tak szybko, co się tyczy zmian w software, wytycznych, że no praktycznie inwestować w wysoce wykwalifikowany personel, to trzeba by mieć odpowiednie moce przerobowe, czyli środki finansowe. No a system mówi, że w zakresie kasowym no nie ma na to zapotrzebowania, czyli dochodzimy do rewaloryzacji pewnych pojęć. Także tutaj dochodzimy do robotyzacji, że tak, powiem. Widziałem ostatnio, coraz częste są ogłoszenia, iż w dziedzinie, w gastronomii, zamiast kelnerów poszukuje się sprzedawców robotów, żeby po prostu był przy stole obsługiwany przez robota, a nie przez ładną panią Jadzie, Ninę, czy jakby jej tam nie nazwać. No co się tyczy służby zdrowia, to słyszeliśmy o czymś takim w dużych klinikach już lata temu, gdzie zaczęto stosować roboty do rozwożenia przykładowo potraw, do zaopatrzenia od strony logistycznej pacjentów. Z tego, co ostatnio doszły mnie słuchy, to od momentu ostatniej pandemii w wielu klinikach polikwidowano stołówki i teraz powstał temat, żeby nie powiedzieć problem, z cateringiem. Gdyż personel, który dostarcza te potrawy, nie za bardzo rozumie coś takiego jak pojęcie nietolerancji pokarmów, alergie na pewne historie i procesy do rozwiązania na poziomie danej kliniki, czy też kompleksu klinik w oparciu o własne centrum gastronomiczne, gdzie jak najbardziej było realne uzgodnić pewne rzeczy z kucharzem, czy też jego personelem pomocniczym, jak to ma wyglądać w sposób zindywidualizowany nie tylko względem koncertu życzeń pacjentów, ale z punktu widzenia pewnych elementarnych wymogów ich zdrowia. No bo umówmy się, nikt sobie nie wymyślił, że ma taką, a nie inną alergię. No i w tym momencie tam, z tego co słyszałem, przynajmniej z dwóch klinik, no jest problem, dlatego że na przykład ten personel, który przywozi te potrawy, na przykład unika kontaktu w języku niemieckim. Nie wiem, jakie są tego powody, ale to tak mówiąc, są dość poważne kłopoty, nie? W porozumieniu się i później, jeżeli starają się to wyjaśnić z kolejnymi etapami, czy też piątrami w strukturze tych firm, które w sumie są dość potężne, jeżeli zważyć na to, że są cateringowane pewnego typu ośrodki. No tam już ludzie potrafią rozmawiać po niemiecku, ale niekoniecznie są w stanie logistycznie na bieżąco usunąć usterki w zaopatrzeniu danego pacjenta, tak żeby to na bieżąco funkcjonowało i być może potrzeba tak zwanego drugiego dna, żeby się to odbiło i żeby w pewnym momencie no, decydenci zastanowili się, jakie priorytety przyświecają zaopatrzeniu pacjentów. To jest jedno wyjście. Może drugim byłoby powrót do tematu, który poruszaliśmy w ostatnim nagraniu, czyli tematu jednostki, czyli tematu, jak zadbać od wewnątrz do zewnątrz o samego siebie. Co o tym myślisz? No, to co ja myślę, to jest w tym momencie najmniej istotne. Mnie osobiście z punktu... To oczywiście, kogo to interesuje? To wiesz, niedawno byłem na spotkaniu w Zrzeszeniu KAS, gdzie próbowałem tam przekonać kierowniczkę działu, co się tyczy pewnych pragmatycznych potrzeb pacjentów, na przykład z punktu tak zwanych tych badań check-up. No bo jak wiesz, na przykład szereg moich kolegów jest wyjątkowo uzdolnionych medialnie i na przykład badają dwa parametry krwi, czyli ogólny poziom cholesterolu i tak zwany szybki cukier, czyli nie ten długoterminowy. I później potrafią się skoncentrować i wiedzą dość dokładnie, o co pacjentowi chodzi, czy gdzie tam, jak to mówią. Rozpoznają całą resztę. No i tak próbowałem tą panią jakoś delikatnie skłonić, żeby przedstawiła mi możliwości wpisania się na kurs dla jasnowidzów kasowych. Nie? No ja też chciałbym jakoś wytrenować w sobie te zdolności, czy też możliwości, jakimi dysponują koledzy, bo to
no podejrzewam, że trzeba mieć jakieś tam szczególne rutyny, no bo nie, to jest fascynujące. Na przykład jak wiemy, w Niemczech szereg rzeczy dzieje się zgodnie z przepisem, czyli idziesz drogą przepisu i nagle coś wiesz, nie? Albo osiągasz określone rezultaty. No i tutaj, jeżeli to w tym kraju tak funkcjonuje, no to chciałbym z tych możliwości skorzystać. W końcu jakoś udało mi się dojść do porozumienia z tą panią, że skoro około 70% pacjentów, który mam przyjemność i zaszczyt obsługiwać, pochodzą z bloku wschodniego. I to są ludzie, którzy chętnie zaglądają do internetu, do literatury i na przykład z tymi jasnowidzami, to oni tam mają oczywiście dość mocne korzenie kulturowe i spirytualne, ale też z przyjemnością potrafią znaleźć tam pewne wartości laboratoryjne. Mówią, przepraszam bardzo, ale poprzez samo spojrzenie na profil cholesterolu, jaki profil, ogólna wartość to nie jest profil nawet, nie? Lekarz, ani też inny specjalista nie jest w stanie się wypowiedzieć na temat odczynów zapalnych, prób wątrobowych. No i tak udało się znaleźć rozwiązania bardziej praktyczne. I okazało się też przy okazji, że tutaj ustawodawca swojej nieskończonej dobroci tak daleko poszedł, że uważa, że jeżeli obywatel chciałby pojechać na kurację, to jest fajnie, żeby w jego kartotece pojawiła się taka, a nie inna cyfra wskazująca na to, że tam on raz na te 3 lata, kiedyś było raz na 2 lata, ale okazuje się to za często jednak, nie? Że te raz na 3 lata przynajmniej taki check-up byłby dla niego dobry. Ale tutaj wracamy znowu do spojrzenia na jednostkę, na odbiorcę tych usług z dwóch stron. Jeden, jak system tej osoby, tą osobę widzi. Zgadza się. Jak ta osoba się w systemie odnajduje. Jak ta osoba się w systemie odnajduje i tutaj dość szerokie gremium pacjentów nie potrafi się odnaleźć w okresie po pandemii. Czyli tak tutaj z różnych stron to widać. Chociażby na podstawie samej ilości, samego natłoku zapytań ze strony KAS. Jak wiemy, lekarze kasowi są zobowiązani udzielać w jakimś tam oknie czasowym odpowiedzi, jak widzą aktualny stan i perspektywy danego pacjenta. I tutaj nawet nieraz w pierwszym momencie nie jest mi tak dane rozpoznać od strony pacjenta, czy on się gdzieś tam znajduje w leczeniu, na przykład u lekarzy specjalistów, psychiatrów, neurologów, ale też i ortopedów, bo jak wiemy, stany lękowe powodują przykurcze mięśni, różnego typu napięcia, zaciskanie szczęk w nocy. To znaczy nie chodzi o film szczęki, tylko o tutaj żuchwę, bo to my mówimy szczęki, ale to tak. Niemcy mówią dolna, górna szczęka, u nas mówi się żuchwa, no ale to chodziło o to, że ludzie sobie nie tylko uszkadzają zęby, ale też mają stany na przykład... Stany napięciowe, tak? To od tego, jak się mówi dość popularnie, blokady mięśniówki przykręgosłupowej potrafią też bardzo chętnie doprowadzić do zawrotów głowy oraz zaburzeń błonnika, gdyż ucisk na lokalne naczynia krwionośne zaopatrujące te regiony osiąga stopień kliniczny, w którym ci pacjenci niestety, ale cierpią, mają bardzo złe samopoczucie, nie są w stanie się skoncentrować ani też pracować. I też dość pokaźny odsetek tych ludzi mówi, że oni sobie nie wyobrażają wręcz tak w międzyczasie zdeprecjonowanego życia na poziomie zakładu pracy, na poziomie różnego typu instytucji, z którymi wchodzą w kontakt, chociażby po okresie tych 2 lat, że oni czekają, aż wróci ta sytuacja sprzed korony, bo przecież nie było żadnego powodu, żeby ona się utrzymywała po minięciu korony. I część z tych ludzi nagle doznaje stanów lękowych z punktu widzenia, jak to ma dalej iść, co będzie dalej. Mówię, przepraszam. Jak wiemy, stary świat nie wróci. No, to jest przeszłość. To tak, jakie wyciągnęliśmy z tego wnioski, że tak powiem, czy czego nauczyło nas dotychczasowe życie, że chciałbym w ten sposób zdefiniować. No to kiedyś był kabaret pana Drozdy, nie? Czy ten doktor Oza, widziałem kiedyś, on opowiadał tą, że pan Tarej to i tamto, nie? Więc opowieści pana Tareja ponowno też stanowią dość istotny wkład w kulturę, zwłaszcza satyryków, ale ponoć nie idzie 2 razy wejść do tej samej wody i tu można się z tym zgodzić, gdyż przeważnie ta woda z perspektywy czasu staje się coraz bardziej zanieczyszczona. Czyli tutaj nawet filozofowie starożytni już odkryli tą tendencję na ileś lat wcześniej, czyli mieli jakiś taki stan iluminacji duchowej, tak? No, można tak na to spojrzeć. Można. Ale ponieważ nie idzie 2 razy wejść do tej samej wody, to jestem zarzucany zapytaniami w sprawie tych pacjentów, co z nimi można zrobić, żeby oni szybciej wrócili do procesu pracy. No, od pacjentów staram się
coś, jakiś zespół wiarygodnych informacji zebrać, oni mówią, zmienić system. Ja mówię, no i tutaj wracamy znowu do dobrego tematu, że ten system wbrew pozorom się zmienia. I pamiętamy, że praktycznie dochodziło co kilkaset lat, w sensie Ray Dalio nawet książki na ten temat pisze, jeden ze znakomitych autorów światowych, że przynajmniej co 600 lat dochodziło do zmian kulturowych na całym świecie. Czyli ewolucja. Ewolucja. Te mniejsze zmiany to były rewolucja. Te cykle społeczne, znaczy związane ze wzmożoną emisją pól magnetycznych, fal przez Słońce, te burze magnetyczne. I te tematy też były nawet tak dość ostro traktowane w XX wieku, gdzie za czasów towarzysza Stalina bodajże był taki naukowiec Czerwiński. I tutaj towarzysz Stalin starał się trochę wniknąć w te procesy ewolucji społecznej. I tak umożliwił temu naukowcowi dojście do wszelkiego typu danych, gdyż gdzieś intuicja podpowiadała mu, że najpewniej u podłoża wszelkiej ewolucji były spontaniczne ruchy chłopskie i robotnicze na całym świecie w przebiegu rozwoju naszej kultury przez ostatnie tysiące lat. No i ten naukowiec doznał tej łaski ze strony przywódcy państwowego, że mógł korzystać ze wszelkiego typu źródłozbiorów. No, niestety doszło do pewnego rozczarowania u decydentów, gdy okazało się, że to chodzi o jakieś cykle społeczne, no i tam powiedzmy sobie, że ten profesor Czerwiński, czy doktor Czerwiński później w ramach rehabilitacji jeszcze potrafił się trochę życiem cieszyć, nie? Jak następcy towarzysza Stalina próbowali go zrehabilitować, jednak uznano, że te cykle słoneczne mają coś wspólnego z jakością życia i rozwojem społecznym. Podobno wszystkie wielkie kultury rozkwitały przy masywnej emanacji tych promieni. A w momencie, gdy te fale słoneczne trochę mniej ambitnie docierały do Ziemi, to znowu te kultury się tak gorzej rozwijały. Zresztą z tego, co wiemy, to badania meteorologiczne, czy też badania zjawisk psi na terenie obecnego, powiedzmy, państwa rosyjskiego są bardzo daleko zaawansowane. Jest taki ośrodek w Tomsku i też naukowcy niemieccy, jak na przykład dr Dieter Broers, bardzo chętnie powołuje się tutaj na kooperacje międzynarodowe, gdzie się mówi, iż właśnie tego typu fale mają sprzyjać rozwojowi świadomości całokształtu społeczeństwa na naszym globie. Społeczeństwa czy jednostki? I jedno, i drugie. No, ostatnio dowiedzieliśmy, że jest tak to uwarunkowane, że poruszenie wielkiej społeczności bez jednostki nie istnieje. Tak, zgadzam się. Tutaj był niejaki, jest taka osobistość na świecie, nazywa się David Wilcock. I on już szereg lat temu, kręcąc jeden ze swoich filmów paradokumentalnych, można by powiedzieć, zebrał naukowców z różnych dziedzin, którzy twierdzili, iż jeżeli dojdzie do nasilonych emisji pól magnetycznych, elektromagnetycznych ze strony Słońca, to bez względu na to w zasadzie, jakie systemy społeczne będą na Ziemi panować, to należałoby wyjść z założenia, że w stosunku do momentu kręcenia tego filmu, czyli po roku 2020, doszłoby stopniowo, zwłaszcza też z punktu widzenia osłabienia pól magnetycznych Ziemi, do na tyle masywnego wzrostu świadomości społecznej, jako globalnego wzrostu, czyli nie tylko driftu, ale shiftu, gdzie tam społeczeństwo po prostu prawie, że miałyby możliwość wglądu w szereg rzeczy, niezależnie od internetu, do wzrostu aspektów komunikacji niemalże na etapie telepatii, nie tylko w wąskich grupach uprzywilejowanych tam trenujących to, że ten system miałby się zmienić i ewoluować bardziej w kierunku humanistycznym i humanitarnym. Ale to się, że tak powiem, aktualnie dzieje. Jeżeli spojrzysz przez pryzmat coachingów na przykład na to, co w tej chwili się wydarza, na to, co się, jaka rewolucja następuje. Po rewolucji internetowej mamy praktycznie teraz switch w kierunku coachingu, rozwoju osobistego. To można zauważyć dosyć mocny ruch w społeczeństwie. Tak, wynika to chyba z szeregu pobudek. Z tego, co wiemy, poprzez te poprzednie epoki obieg informacji był relatywnie powolny. Mhm. I ta dewiza, którą najpierw głosili ojcowie wszystkich kościołów w sensie ora et labora, módl się i pracuj, nie tylko, że się znudziła ludziom, tylko w ramach kolejnych epok, gdy nagle pojawiły się kierunki ateistyczne,
to zauważmy, że bez względu na to, z której strony ten kierunek by nie przyszedł, to w aspekcie wertykalnym był to zawsze jakiś trend unipolarny, czyli horyzontalnie mieliśmy przesunięcia, powiedzmy, między wpływem tej religii, czy tamtej, takiego czy innego kierunku ideologicznego, ale generalnie oświecenie, informacja i przekaz na zasadzie to należy zrealizować w ten czy inny sposób, szedł od góry. Zgadza się. A od pewnego czasu... Było jakąś doktryną za każdym razem. To była mniej czy bardziej udana doktryna. I co ciekawe, na przestrzeni ostatnich 200 lat dużo się pozmieniało. Czyli nagle zaczęto sobie stawiać pytania, komu służy ten system edukacji, nie? Już w momencie, gdy pierwsi ludzie zaczęli odpowiadać sobie, no jeżeli komuś to służy, to jakie cele są realizowane, i zaczęto się pytać, przepraszam, to dlaczego to wygląda w ten czy inny sposób, no jednym z takich prometeuszy nowej filozofii w ramach naszej zachodniej kultury był na przykład Robert T. Kiyosaki, który nagle postawił jasno pytanie, komu to służy, komu służy system edukacji, że praktycznie przed te systemy edukacji, z którymi mieliśmy do czynienia w XX wieku, służyły przygotowaniu całych rzesz pracowników, jako pracobiorców. I tutaj to na przykład... Najciekawsze jest to, że ten system dalej funkcjonuje, a mamy w tej chwili już switch w całkiem innym kierunku, ze społeczeństwa pracy do społeczeństwa wiedzy. Tak. I tu się robi w tej chwili dla wielu ludzi, wydaje mi się, taka bariera nie do przeskoczenia, której się boją. Stąd między innymi przypuszczam te fobie, te strachy, o których mówiłeś przedtem. Tak, no strach ma, każdy kij ma dwa końce. Jeżeli z jednej strony się zastanowimy, że obywatel taki czy inny, chociażby poprzez własne dzieci czy wnuki, ma kontakt z internetem. Mhm. Bo przykładowo nawet w ramach tak zwanej wiedzy popularnej powstają różnego typu teorie czy informacje gdzieś tam przeciekają. I tak nieraz przychodzą pacjenci i pytają się, przepraszam bardzo, panie doktorze, ale jak to jest, bo tutaj wnuczka mówiła, że jakiś tam pan za wielką wodą powiedział, że od lata roku 2021 wejdą na rynek tzw. medbeds, no i każdy będzie uleczony. Co ja mam na to powiedzieć? Nie jestem jeszcze panem. Nie widziałem. Nie widziałem i też tutaj były jakieś doniesienia gdzieś w prasie bulwarowej, że podobno gdzieś tam pojedyncze. Ale co mamy długo szukać? Spójrz, Piotr, na przykład na tak zwane single photon tomogramy, których mamy dwa na terenie Niemiec, gdzie przełożono na język potoczny osiągnięcia badań naukowych całych rzesz biofotoników, naukowców zajmujących się komunikacją praktycznie poprzez światło na poziomie komóry. I co? I tak za bardzo o tym nic nie słychać, mimo że tego typu kierunki rozwijają się na świecie przez ostatnich już 30 lat niemalże i cisza, spokój, tak? Czyli tutaj druga sprawa jest pytanie, kto ma rację, czy kto naprawdę dysponuje rzetelną informacją w internecie. I tutaj znowu kolejne lęki tych ludzi, którzy mówią, panie, bo ja kupuję te witaminy, najpierw kupowałem te, myślałem, że będzie mi dobrze. A później kupowałem tamte, bo druga wnuczka mi powiedziała i też mi niedobrze. A tak naprawdę to, które są najlepsze? No i dochodzimy znowu do tematu, że niestety nie ma czegoś najlepszego dla każdego, bo przykładowo dla pacjenta, żeby powiedzieć, który ma nadczynność tarczycy, nie będą optymalne te zestawy suplementów, czy też leków, które bierze pacjent z niedoczynnością tarczycy. Przykład, nie? Brzmi logicznie. Brzmi logicznie, ale tutaj dochodzimy do bardzo ciekawego aspektu głodu wiedzy. Dlatego, że praktycznie przy tym ekspansji internetu wiedzy, czyli doszło do dżungli. Ciągły rozwój nauka, tak? Nauka rozwija się, dżungla internetu stwarza idealne środowisko dla samozwańczych guru i różnego typu ekspertów, którzy nawet niekoniecznie muszą się legitymować jakimkolwiek wykształceniem z zakresu akademickiego, czyli tam nie, że ktoś ma bachelora z tego i bachelora z tamtego, tylko mówią, przepraszam bardzo, ja też mogę, bo 10 książek przeczytałem, prawda? To dobrze, jakbyś przeczytał te 10 książek. No, zgadza się. Są różne ciekawe przypadki w internecie. Są różne ciekawe przypadki w internecie. I tutaj przynajmniej to, co wydaje mi się tak odczuciowo, że pojawiają się pierwsze takie przebłyski u bardziej świadomych pacjentów, którzy mówią, przepraszam bardzo, jeżeli nawet jak ktoś kiedyś opublikował, że to, co jest na przykład publikowane w samej dziedzinie zdrowia czy medycyny w ciągu tygodnia,
to lekarz musiałby poświęcić na to 2,5 roku, żeby przeczytać, tak? Czyli nie masz szansy w międzyczasie. Nikt nie ma szansy, poza tym nie każdego dopuszczą do korzystania z takich, a nie innych źródeł, tak? Zgadza się. Czyli jednak nie oglądając się za siebie, ani nie oglądając się na narzekania, bo to jest też taki temat, który mnie na przykład fascynuje z punktu widzenia braku logiki, no bo wyobraź sobie, przychodzi do mnie jakaś bardzo miła wdowa, po jakimś tam panu, który w górnictwie dość wysoko stał, i stawiam jakieś pytanie, w jaki sposób mogłaby polepszyć twój stan zdrowia. Mówię, proszę pani, no, to co kasa pani proponuje, to jest to i to, ale zważywszy na pani wiek i możliwości finansowe, no tam powiedzmy tam 2-3 domy, inne tam możliwości, to być może potrafiłaby pani wziąć i sobie zafundować jakiś program zdrowotny. A czy płaci mi to kasa? Proszę pani, kasa pani tego nie płaci. A to nie może być dobrego, mój mąż płacił ponad 50 lat składki. Czyli to jest znowu taka argumentacja, która do niczego nie prowadzi i wydaje mi się, że tego typu osoby muszą zaliczyć po raz kolejny glebę, inaczej też nie będzie. No, to jest system roszczeniowy. Tak, bo to jest myślenie roszczeniowe, które w ogóle nie działa z żadnej strony. I tutaj dochodzimy znowu do tego, że te lęki egzystencjalne, które zawsze balansują między zdrowiem, naszym usytuowaniem społecznym, czyli kwestie osobiste, rodziny i finansami, nie mają szans na redukcję i na przejście w pozytywny rozwój bez pilotowanego, powiedzmy, coachingu. Bo coś takiego jak kontrola od góry, ja tu mam patent na życie, proszę bardzo, ktoś się do mnie wpisze, płaci składkę X albo odwiedzi ten kurs i wie wszystko. Czegoś takiego nie ma i nie będzie. Dlatego, że postęp wiedzy jest coraz szybszy, a zarazem doświadczenia nasze z zakresu, w jaki sposób potrafilibyśmy uzyskać dodatkową wartość w życiu, czyli wygrać na czasie do tego momentu, aż wejdą kolejne technologie. Czyli można sobie, to się wszystko porusza po spirali, czyli wchodzą kolejne technologie, liczba ludzi, którzy będą mieć wyobrażenie na ten temat, czy będą chcieli to zastosować, też jest określona i zauważmy, że szereg tego typu świadczeń porusza się zygzakiem w grupach osób korzystających z dobrodziejstw tak zwanych zamkniętych środowisk. Dlatego, że żeby nie denerwować, dzisiaj nawet miałem rozmowę z jednym pacjentem, który no, pracuje powiedzmy dla pewnej sieci handlowej, mówi, że owszem, kierownictwo koncernu podjęło decyzję, iż jedna z dyskusyjnych, czy też powiedzmy kontrowersyjnych metod, która z drugiej strony przynosi efekty, jest finansowana poza zakresem typowo kasowym u prywatnych promotorów tych technik dla pracowników, z tego względu, żeby przyciągnąć ten personel do siebie i zaproponować mu możliwie dobre efekty funkcjonowania. Ta myśl nie jest może aż tak nowa, bo jeżeli pamiętamy, na przykład za wielką wodą mówiło się kiedyś, iż dobre zakłady pracy uprzednio mówiły, że ich pracownik, który ma lata pracować dla firmy, ma dostać też dodatkowe świadczenia zdrowotne, ażeby dłużej, bardziej efektywnie pracował i był zadowolony. I później, jak to zauważył kiedyś profesor Paul Pilser, ta era się kończyła, i przechodziliśmy tam za wielką wodą, a później w Europie do modelu innego, bardziej ofensywnego, jak czasem agresywnego, na zasadzie patrzymy się, jak długo ten człowiek jest w stanie wytrzymać w naszym systemie. Były nawet do tego specjalne statystyki i w momencie, gdy okazało się, iż jego zdrowie się wykruszało, to się go zwalniało, przyjdzie następny. Oczywiście to nie była polityka ani humanistyczna, ani długofalowa. Jeżeli coś takiego w sensie podejścia do człowieka jako do konia wyścigowego, z punktu widzenia bardzo takiego agresywnego kapitalizmu, nie sprawdziło się w pewnym momencie, gdyż okazało się, że potrzebni są ludzie z doświadczeniem. Dokładnie. Doświadczenie, czyli inny mindset, tego brakuje. Czyli wracamy znowu do punktu wyjścia z poprzedniej audycji, która mówi, potrzebni są ludzie z odpowiednim mindsetem. Tak. Czyli ci, którzy się praktycznie cały czas rozwijają, mają największe doświadczenie, czyli mają najwyższą wartość tak dla społeczeństwa, jak dla firmy, no i przede wszystkim dla samego siebie, tak? I tu jest właśnie chyba pies pogrzebany, że jak długo ktoś nie odkryje tego, iż właśnie mindset jest jego podstawą egzystencji i na czasie dokonywanie kolejnych update'ów w tym zakresie, no to duże rzesze społeczeństwa pozostaną na bocznicy. Jest to też fascynujące, że z jednej strony ludzie uważają na przykład
za jakiś dyskomfort w zakresie estetyki, jeżeli brakuje im czegoś na ciele, czyli panie bardzo namiętnie nawiedzają różnego typu salony kosmetyczne, czy też chirurgii estetycznej, ale zastanowić się nad dyskomfortem z powodu braku adekwatnego mindsetu, to jakoś o tym nie słychać. To jest ciekawe. Większość jeszcze nie dotarła do tego. Jeszcze nie dotarła, że potrafią przejść do mnie ludzie, którzy jęczeli dotychczas bardzo intensywnie na przykład nad niedoborami finansowymi i nagle tego typu osoby mówią, że nie mają kłopot zainwestować tam pół roku do roku w preparaty na odchudzanie, które są w zakresie lifestyle osiągalne na rynku i to są koszty, umówmy się, w skali miesiąca od 300 euro wzwyż. Nie mówię o opiece towarzyszącej temu, no bo coś, co jest w wolnej sprzedaży, trudno opiekę rozliczać też w systemie kasowym na to. Zgadza się. Nie ma problemu, ale co z mindsetem? O tym się często zapomina. Może świadomość jeszcze nie jest zbudzona. W tym bardziej nasze zadanie przybliżyć naszym widzom temat mindsetu. Czyli może, żeby Państwa tak troszkę zbudować w zakresie wymyku, czy wyjścia z labiryntu, trochę złośliwie określonego już od dziesięcioleci na zasadzie głupiś bądź biedny, biedny bądź głupi, spróbujemy w kolejnych spotkaniach nawiązać do tematu, w jaki sposób upozycjonować się jakoś bardziej dynamiczny i zarazem zrozumiały sposób dla zainteresowanych osób w tej całej dynamicznej ewolucji świadomości, ewolucji naszych systemów społecznych, w tym w szczególności systemu zdrowia oraz systemów monetarnych. Dzisiaj w studio staraliśmy się do Państwa przemówić metodą kontrastów i zawiłości ostatnich lat ewolucji naszych systemów globalnych. I współgospodarzem programu był kolega Piotr Sikora. A program prowadził Marcin Korecki. Dziękujemy Państwu za Państwa czas i uwagę. Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Nasza przyszłość. Do zobaczenia. Do zobaczenia.